Witajcie z tej strony Skorpion. Jesteśmy w grze ATS. Czas zacząć powoli. Jakiś transport, podróż. Wybierzmy sobie coś. Tylko co? I jak daleko? Może byśmy sobie wzięli coś dłuższego? Bo czemu by nie? A przy okazji może to wtedy podzielę na dwa odcinki, zobaczymy jeszcze. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Może coś koło 1000? Tak się zastanawiam. No właśnie. Co by tu wziąć? Oto jest pytanko. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie ubrania. Jesteśmy już w ciężarówce. Wyjdźmy na zewnątrz. Oto nasz trak. Kolor mi się nie podoba. I mamy małą naczepkę. I będziemy przywozić ubrania 7 ton. Czyli najprawdopodobniej ciuchy do jakiegoś lumpa albo marketu. Okej. Niestety sąsiad znowu z góry chyba zaczął jakieś remonty, więc za te dźwięki z góry was przepraszam, nic na to nie poradzę. Włączamy silnik. No i teraz akurat musiał zacząć, rano też to robił. Jesteśmy w Peterbilcie. Okej, no to ruszajmy, bo czas nagli. Mamy do przejechania ponad 1000 km. Wszystko jest tu okej, no jak najbardziej, możemy jechać. Mam nadzieję, że te dźwięki remontu sąsiada nie będą tak mocno słyszalne dla was. A jeśli tak, no to trudno. Co oni stoją? Aha, bo wjechałem na pas. Musimy lekko cofnąć, mały ząg. Dobra. I jedziemy. Jest godzina prawie 6 rano, czy tam po południu? Chyba rano, niedziela. Czyli nie ma odpoczynku. Jedziemy, pracujemy, by dowieźć ciuchy do marketu lub do jakiegoś dużego lumpa. Czyli lumpeksa. Jakby ktoś nie wiedział. O, czerwone. Stop. Dobra, poczekajmy, niech się zrobi zielone. Coś długo. No come on.
To już inni. O, jadą. To znaczy, że zielone mamy. Myślę, że ten materiał podzielę na dwa albo trzy odcinki. Dlaczego wziąłem taki, no, niedługi, ale powiedzmy znowu czerwone. Czemu taką odległość? Pomyślałem, że wtedy dzięki temu zdobędziemy więcej doświadczenia. Trochę szybciej zrobimy na naszą upragnioną ciężarówkę, firmę. No i przede wszystkim, żeby level wskoczył, bo chcę gdzieś osiągnąć tak 15 level. Wtedy będziemy mogli już pomyśleć o naszej ukochanej ciężarówce. Tu musimy skręcić. Nie wpychać mi się. No. Aby wyjechać tylko tutaj z miasta, jednego, drugiego, bo ruch jest mocniejszy, intensywniejszy przede wszystkim. O, trzeba zwolnić, bo tylko do 50 prawie możemy jechać. Niestety tu nadal jest miasto i znowu czerwone. Ale przyznam się, że hamulce w tym Peterbildzie są słabe. Trzeba, że tak powiem, pół godziny. O, świateł nie włączyłem. Nie wiem czemu. Trzeba pół godziny szybciej hamować. No ale cóż. To nie jest jakaś podrasowana ciężarówka, tylko wzięta z jakiejś firmy, którą nam dali. Najzwyczajniejsza. I nie można oczekiwać cudów. Paliwa mamy jeszcze. Znowu 70 cisnę. No bo chcę szybciej, no ale niestety miasto to miasto. I tereny wokół nie pozwalają nam, a właściwie przepisy nie pozwalają nam jechać szybciej. Znaczy wiecie, możemy, tylko trzeba się wtedy spodziewać, że będziemy mieli mandat za mandatem. A ja chcę tego uniknąć. Myślę, że jeszcze kilka minut i wyjedziemy z tych pełnych aglomeracji już na luźną trasę, gdzie raczej nie będzie urbanistyki. Co jest? Aha, super. Jak spowodowałem kolizję, nie? Ech, widzicie, właśnie o tym mówiłem. Mandat za prędkość, potem kolizję, której nie zrobiłem. Ech. Już 1500, czy tam około, poszło się rypać. Trudno się mówi. Znowu policja. Akurat musieli wyjechać tam na zakręcie. Co zrobić? Praktycznie nic nie mogę. Dobra, tempomat załączony. I my sobie spokojnie jedziemy. Tu mamy jakieś tereny zielone wokół. A co ja tutaj pozwiedzam z kabiny?
Teraz będziemy skręcać na lewo. Może trochę zwolnijmy. Choć nie wiem, czy dobrze zrobiłem. I mamy w dół. Tam coś się dzieje. Czy mi się tylko wydaje? Chyba mi się wydawało. Pomyślałem, że jakiś wypadek jest czy coś. Teraz ciśnie pod górę tym silnikiem. Daje tych koni tam ostro. Napędza. No i rozpęd w tej ciężarówce Peterbilt. Tak, Peterbilt. No jest też taki średni. Czyli trafiliśmy na ciężarówkę przeciętną, średnią. Choć wolałbym Kenworta, no ale cóż, tak sobie wybraliśmy, tak mamy, nie? Ładny zakręt. Gdzie się tam osobówka pcha? Kolejna. Easy, easy, lemon squeezy. No i mamy prawie 8 godzinę. Piękna pogoda. Zwolnij, skorpion. Gdzie tak pędzisz? To znaczy wiadomo gdzie, nie? Tempomat znowu załączony. Teraz mamy z górki na pazurki. No ale też tutaj łatwo w miarę mamy, bo mamy krótką naczepę, bardzo krótką. No co, jest jakie przekroczenie? Przecież to było z tempomatu. No nie, no weźcie. Już kolejne straty. Jaki to jest bezsens? Czemu nalicza z tempomatu? Nie powinno, przecież to samoistnie, tak? Mi rozpędza z górki. Mogliby to poprawić. A tutaj sobie skręcimy i odkryjemy tamten skrawek. Ups! Fart. I to gruby. Byśmy zaliczyli wtopę. Czyli przywalenie ten bus. Ale w ostatniej chwili, żebym zareagował. Czyli reakcja, precyzja. Precyzja, reakcja jest. Ale te serie mandatów to nie podobają mi się. Już co najmniej 2000 straciłem. Ech, no życie. Nie ma, że boli. A tu sobie znowu skręcimy. Odkryjemy i w dół. Dobrze, że nam się nie wepchał.
Okej, ciśniemy. Pewnie, że tak. I znowu to samo. Do odkrycia. Tutaj skrawka. Kolejnego. Ja trochę jadę jak szalony, bo nie patrzę na lewo, prawo, choć powinienem. No ale cóż. Kto nie ryzykuje, ten nie żyje, nie? Mówią. Hehe. Ale czas też mnie nagli. Chcę jak najwięcej kilometrów zrobić. Myślę, że jeszcze prócz tego, że... coś mi chyba tam komputer zaczął w tle robić, czy nie? Bo tak jakoś... Widzicie? Najwyraźniej teraz się odzywa komp. Wybaczcie mi za ten manewr, ale muszę zwolnić przy okazji. No niestety nic na to nie poradzę teraz akurat. W taki dzień. W wolnych chwilach, kiedy akurat a to sąsiad coś stukał, pukał, a to teraz komputer mi robi w tle. No niestety. Tak to jest, jak się nagrywa i trzeba się spodziewać takich rzeczy. Więc nic na to nie poradzimy. Sorki. Ze swojej strony mogę tylko rzec. Jaka fajna fura pojechała. Sportowa. Nie jak Jaguar, tylko jak oni mają. Z takim konikiem. Jako logo. Napiszcie mi w komentarzu, bo nie pamiętam, co to było. Wiem, że miało takiego pędzącego konia. To możecie napisać, co to za firma. Albo i nie, w sumie. Po co reklamować? Za to mi nie płacą. Mam nadzieję, że już chyba przestało coś robić w tle. No, ale sąsiad znowu za to zaczął. Z jakimś tam wierceniem czy czymś. No po prostu remontem. No widzicie. Jest weekend. Sobota. To ludzie wykorzystują czas. I taki oto odcinek. Trochę spaprany. Bo a to sąsiad. A to komp w tle coś robi. A to znowu sąsiad. Zawsze coś, nie? To jest niestety minusy mieszkania w bloku, gdzie wokół nas są inni. Czy innego, jakbym miał gdzieś domek wolnostojący czy willę, to by był luzik wtedy. No co, sąsiad byłby, nie wiem, 50, 60 czy 100 metrów dalej, czy tam, nie wiem, 40. To mógłby sobie tam robić remont. Okej, musimy się zatrzymać na najbliższej stacji kontroli wagi. A za chwilę to zrobimy, bo już przed nami. Takie są w Ameryce przepisy, więc musimy to zrobić. I wjeżdżamy powoli na wagę. Zatrzymujemy się. No i mamy masę całkowitą 20 ton. Możemy ruszać. Już mandatów z tej okazji, czy tam innych takich rzeczy nie dostaniemy.
a nam pozostało 700 kilometrów. Sporo. Please, niech komputer już nic nie robi w tle, ani sąsiad tam nie piłuje, czy tam wierci, czy cokolwiek on tam czyni w swoim domu. Tempomat załączony, ale nie wiem na jak długo, bo przed nami ruch. No w końcu nic dziwnego. Weekend. Wracają do domu albo gdzieś indziej jadą, do rodzin, czy po prostu są w pracy, bo też tak się zdarza, że w niedzielę przecież są osoby, które pracują, prawda, i muszą dojechać do miejsca pracy, zamieszkania. Znowu z górki, ciekawe, czy tym razem dostanę za to mandat? Chyba nie. Olo, ruch. Jaki łańcuch pojazdów. A ja przypominam, wiozę ciuchy. Dokładniej, ubrania 7 ton. Dla jakiegoś dużego marketu albo dla sporego lumpeksu. Ciuchy do lumpa. Albo z lumpa też mogą być. Kto wie? Okej. Jedziemy na tym pasie, ale ten by mógł nas przepuścić. No, przyspiesz tam, ziomal, albo przepuść. No dobra, no to ryzykujemy i ciśniemy. Choć nie do końca powinienem na tym pasie tak cały czas jechać. No, ale niech mu będzie. O, dawaj, 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 ciśnij, ciśnij, a ty tam kolego zwalniaj. Piękna, prosta. To mi się podoba. I like it, I like it. Albo my przyspieszymy, albo oni zwalniają. Chyba wjedziemy tutaj sobie do stacji. I przy okazji zatankujemy paliwo. I może zrobimy postój. Chyba też tak uczynię. Wyłączamy silnik. Tankujemy. Za dieselka ponad dolar, czyli nie tanio, tak sądzę. Nie wiem, są jakie obecne ceny w Ameryce. No i zatankowaliśmy 506 ponad litrów. Okej. To my zrobimy tak. Tutaj sobie zaparkujemy ładnie. Zatrzymamy się. Silnik wyłączymy i zrobimy tak zwaną pauzę. To tyle w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!